Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To znaczy są osoby, których blokady jakieś wewnętrzne sprawiają, że boją się dotyku. Mhm. Boją się z różnych bardzo powodów, bardzo osobistych. Bardzo często to są urazy fizyczne. Na przykład mam taką panią, która jest po operacji guza mózgu i dotyk na twarzy i na głowie wykonywany jest właściwie 3 mm nad ciałem. Oh, wow. Tak działają access bars, które są właśnie techniką, która jest predestynowana dla ludzi w takim, wiesz, stresie pourazowym, które mają właśnie problem z dotykiem. I tak naprawdę tylko ciepło energii, która przepływa, sprawia, że zadziewają się rzeczy, które się mają zadziać w ciele. To jest też bardzo dobra technika dla osób, które, dla dzieci z ADHD, dla dzieci autystycznych, które też mają z tym problem, tak? Nie tylko z wyleżeniem w pozycji, ale właśnie z dotykiem, z zaufaniem, z tym, co sprawia, co nie jest właściwe masażowi. No bo czymże jest to, że przychodzisz na masaż? Oddaniem się, zaufaniem. Wierzysz w to, że mój dotyk ma prawo dotykać twojego ciała, że dajesz mi to przyzwolenie na ten dotyk, że mówisz, chodź, ja zaufam ci na tyle, że pozwolę się tak blisko, jakby tak zbliżyć, żebyś mogła zrobić to, co robisz najlepiej, albo tak chciałabyś, tak? Więc to jest kwestia ogromnego zaufania, ogromnej otwartości. I oczywiście jest tak, że przychodzą też osoby, które zostały w cudzysłowie zmuszone do przyjścia. To się super prezent zrobił. Tak, o dokładnie. Dokładnie to miałam powiedzieć. Dostałam taki voucher od państwa i no ja nie wiem, co to będzie. I jakby tu się rozwija historia osobista. I często jest tak, że ta osoba obdarowana ma możliwość zdecydowania. Może go wykorzystać, może go nie wykorzystać. Mhm. Kiedy ktoś naprawdę nie jest gotowy na taką intymną relację, to go nie wykorzysta. To o nim zapomni, to go odłoży, to z premedytacją powie, nie, to nie dla mnie. Tak? Natomiast jeżeli ktoś ma choćby cień wątpliwości, albo taki, wiesz, mikro dymek chęci jednak spróbowania, to on przyjdzie. To on będzie właśnie taki zdystansowany, on będzie nieufny, ale skoro już przyszedł, no to wiadomo, że to się nie odbędzie w przestrzeni, tak, że ja dotknę ciała. Ja zawsze też rozmawiam po to, żeby wyczuć, na ile ten dystans jest taki, że ja rzeczywiście ten mój dotyk musi być bardzo delikatny, taki właściwie prawie nieobecny, a na ile mogę to ciało uruchomić do czegoś, czego ono prawdopodobnie potrzebuje. To się dzieje bardzo indywidualnie i to się dzieje zawsze za przyzwoleniem tej osoby. Nigdy inaczej. Bo ciało po prostu nie puszcza. Kiedy nie chce, to nie puszcza. I w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.